Cześć wszystkim. Witam was serdecznie na dziewiątej lekcji. i cytat dnia to wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować. No i waskołku wy na moim kursie, waskołku my już z wami 9 uroków dwigamy się k waszej cele, i wszystkie wasze życzenia mogą stać się rzeczywistością, że Rzeczy, rzeczywistość eta, realność, da, to jest realność i bardzo często skreje nawet Polacy будут говорить rzeczywistość, na przykład, zamiast tego jak my w ruskim mówimy w realu, albo coś takiego, to Polacy raczej powiedzą w rzeczywistości. Jeżeli właśnie mamy odwagę je realizować, to jest jeśli u nas jest odwaga, żeby realizować nasze marzenia, to one zawsze staną się rzeczywistością, to jest w naszej jawiu. Ok, nasze dzisiejsze cele. Nasz pierwszy cel to jest powtórzenie i nauka miejscownika. Dzisiaj będzie liczba mnoga. Nasz drugi cel, dzisiaj tylko dwa cele tak naprawdę, to jest Miejscownik a Dopełniacz, czyli porównujemy sobie te dwa przypadki. a Wejdzie jeszcze w sumie powtóreczka. Hmm, dzisiaj będzie powtórzenie ze wszystkich podzieży, które my już wyłudzili. Zresztą, что się все że to повторение ma учения i jest to jest в główne, w naszym kursie. Ok, dobra. Miejscownik. Przypominamy sobie, na jakie pytania on odpowiada. Odwiedzają na вопросы. O kim? O czym? W kim? W czym? Na kim? Na czym? Przy kim? czy czym? Po kim, po czym i tak dalej. Na dzisiejszym pogaberim o mnożstwie nam się, To jest. Rozmawiałem, aką a ciom, o krasiwych ludziach. No i w języku polskim a, powiemy: UWE myśli o na przykład rodzaj męski, a to u nas, Wielkiej Dzięki, myśli o kim o czym, o dużych pieniądzach. Tak? A, rodzaj nijaki, to on mieszkał w kim, w wykimwczym w różnych miastach. Dalsze. Ja wier był w polskich górach. I zauważcie, proszę, że jeśli u nas k lub my standard na ich zmęczałem. ja już jestem że wam to nie trzeba powtarzać, ponieważ, że wy już sobie uswoliły, że jeśli my widzimy bukowku k lub że bukawkę g, k albo g, to zawsze je zmiękczamy. właśnie próbujemy zmiękczyć zmęczyć te literki. OK, tu prawda, niczego skomplikowanego, wszystko toż także jak w rosyjskim. Absolutnie, niczego nowego, a pojęmy zajmiemy się kolejnymi rzeczami. Zajmą się jeszcze raz tym, czym e, właśnie złym się miejscownik. na ki, po prostu, bo się nam odpowiadają i gramy wojsłowie. No to tak, kiedy mówimy, że o czymś rozmawiamy, e, o czymś dyskutujemy, o czymś czytamy, piszemy, myślimy, marzymy, to jest myślimy dumem i marzymy mieć tajem, to jest to, co u nas była w samym ciele, wspominałem, A wszystkie nasze marzenia, to jest nasze mieć ty, to jest, jeżeli marzymy, to marzymy o czymś e, i tak dalej. I dzisiaj u nas jest premiery. O czym myślisz? Myślę o wnukach. O czym oni rozmawiają? Oni rozmawiają o planach. O czym dyskutują? Dyskutują o filmie. O czym ona czyta? O regionalnych tradycjach. O czym on marzy? O pięknej pogodzie, E To u nas miejscownik. Ale i za chwilkę porozmawiamy o tym wszystkim. Mamy taki czasownik, to jest taką głogół jak iść. No i kiedy mówimy iść do, to nie kim czym, tylko do kogo, czego. Czyli na przykład iść albo jechać do Polski albo do Włoch. Do Krakowa albo do Warszawy. A przypominam sobie Włochy to ita Italia, tak? Już niestety tak jakoś się w Polsce stało, że miasto Italii, nie jedyne właściwie w tej Europie говорят Włochy do kogo, czego, do Krakowa, do domu, do teatru, do parku, do puszczy, tak? To jest wciąż nas dopełniaczem będzie, jest do, do kogo, do czego? Wy, czyli być albo znajdować się, to jest jestem albo znajduję się w kim, w czym? Jestem w Polsce albo jestem we Włoszech, w Krakowie albo w Warszawie, w domu albo w teatrze. Przypominamy sobie teatr, ale ry nam się zamienia na RZ, tak, teatr w teatrze. W parku i w puszczy. Dobra. Wracać iść, to jest was ileż i ci z, tak, od wata? z kogoś czego. Czyli na przykład tak samo z Polski z Włoch, do Polski do Włoch. Co to że same. E, to jest e, użyjemy dopełniać, jeśli mówimy, że to do kogoś do czegoś idziemy z kogo, czego wracamy, tak? A jeśli my gdzie to nachodzimy się? Nachodzimy się w... to nachodzimy się w... i używamy miejscownik. Dobrze. Sleduje e, się tabliczka. E, iść na kogo co... E, i tu my będziemy używać prawidłowy biernik. Czyli na przykład iść albo jechać na kogo co? Na pocztę albo na dworzec. Dworzec to u nas w abszie. Jak Ja, кстати, jechała niedawno z taksistem и где-то я вам выпишу в нотатках, правильно говорится не на дворец, только попрошу до дворца. Это прям супер правильная польщина, если вы будете это говорить, то это прям, прям вообще вот очень-очень-очень а, действительно мощная, я бы даже сказала, и видно, что вы образованный человек, а, потому что большинство поляков, да, я, мы об этом уже обсуждали, это что большинство поляков, они сами не знают польского языка. И поэтому, видите, у нас уже здесь в табличке которая была написана и проверена филологами, они тоже иногда допускают ошибки. И не скажу, что это ошибочная форма, просто она в польском языке, когда они начали делать множество таких вот ошибок, они просто прижились к языку, и многие уже сами не знают, ошибка это или нет. Поэтому уже надвожит, если мы скажем, не является ошибкой, но если мы скажем до дворца, то это будет прям очень-очень-очень-очень правильно. Окей. Czyli, мамы так... Idziemy na pocztę, na dworzec, na biernik, tak? Na plus kogo co? Na trening, na mecz, na parking, na stadion, tak? Na koncert, na wykład, na film, na spektakl, na kawę, na obiad. Ok. Być albo znajdować się znowu e, na kim na czym, tak? Znajduje się na poczcie, e, znajduje się e, na treningu, na meczu, na dworcu itd. i tak dalej. I zdjęć, obracicie uwagę. быть, в. W... Здесь у вас выписаны все объекты. Если мы говорим про страну, мы говорим, найду я в страна. E, и тут у нас будет как раз таки вот частичка «вы». Кроме теоретически Украины и всех остальных островов, остров, да? Потому что острова, я не скажу, я найду я в Маладивах, только на Маладивах. Не скажу, я найду я себя в Бали, только на Бали. Так само, как в языке мы все говорим. Поэтому e, зачастую, у нас страна, город, объект архитектуры, то есть какой-то дом, театр как раз-таки, да, это будет вы, то есть когда мы находимся прямо в каком-то месте, в каком-то э, доме, э, архитектура зеленая, э, то есть, например, какой-то парк, какой-то, какой, -то, какой -то обустроенным человеком, да, э, террен, э, который является зеленым, то есть пуща, какой-то заповедник и так дальше, тоже вы, нахожусь в заповеднике. A tutaj widzimy, że właśnie, ważne instytucje, to jest na przykład poczta albo dworzec, tak? Jakieś tam instytucje w znaczeniu, tak jak my już jak raz takie skazali. Aktywność sportowa, to jest, kiedy to касается jestem na siłowni, jestem na treningu, jestem na meczu i wszystkie takie, które odnoszą się do aktywności, my będziemy używać z na. Duży teren, Parking, stadion, to, że będziemy mówić, znajduje się na parkingu, na stadionie, ucho, czyli to, co możemy usłyszeć generalnie, czyli koncert, wykład, seminarium, i tak dalej, to tam, gdzie my słyszymy. Da? To jest po zasadzie miasta, w którym my nie nachodzimy się, my nie nazywamy zdanie, w którym my nachodzimy się, my nazywamy, jakaś bardziej abstraktne To jest ja siedzę na koncercie, siedzę na koncercie, na wykładzie, na seminarium, na co jeszcze może być takiego. Na lekcji. Da, to jest to, co my jak raz tak takie słuchamy, Oko to jest to, co my widzimy. To, że jestem na filmie, na spektaklu e, i tak dalej. E, I usta to jest to, co my widzimy. E, um... Я там на каве, на снеданью, на обеде и так далее. Тут тоже внимание, да, на обеде, не на объаде, а на обеде. Мы помним, вот это А у нас меняется на е э в мужском роде. Если не помним, обращаемся к табличке с прошлого урока. И действительно, я вам скажу честно, первое время, мне кажется, еще недельки две вы вот к ней будете возвращаться, и это абсолютно нормально. Вот. Поэтому это нормально. Тут, в тайнице, не мазуэго, на правда. Окей. Okay. То есть, если мы идем или едем на... I biernik, czyli idę na pocztę. Jeśli my znajdujemy się, to my znajdujemy się na poczcie, czyli ty nam się zmienia na cy plus i e, ja, pomniem. I jeśli my wracamy, idziemy z, to idziemy z kogo, czego? Z poczty, z dworca, z treningu, z meczu i tak dalej. Dobra. Dalej. Далее так. Сегодня я взяла вам два глагола, которые действительно очень-очень-очень интересные. И в русском языке мы тоже не задумываемся, но они совсем-совсем замудр... замудренные. Вот. Ищ, то есть идти, я иду, я идем, ты идешь, ты идешь. Он, она, оно, идя, мы, идем, мы. И здесь, смотрите, вот, вот, с этого момента все очень легко. Мы добавляем мы, вспоминаем дату, как и было. Вы добавляем чем, вы идете, Oni, one, on, a oni idą, da? E, Okej, okay. zamiećcie to, że... Mm, razie, co 30 sekundeczku. E, ja, jechać, no ja jedu, da? W ruskom toże same. jechać, ale ja jadę, ty jedziesz, on, ona, ono, jedzie, my. Едже мы опять снова добавляем только мы. Тут снова добавляем только че, то есть выйдет еджече. И они, я ядом. То есть они что делают? Они едут. И разница опять-таки. Здесь смотрите: Ядем, с хвостиком. Э, они ядом, а с хвостиком. ТАРАМ, Вся грамматика. целая грамматика. Целушенька. Слухайте, подготовила для вас снова э, определенные ошибки. Наши и не только наши, также это ошибки поляков в польском языке. Я бы очень хотела, чтобы некоторые выражения вы выучили. И первое выражение «класть» альбо «положить» альбо «ложить» в уголе акцент на что-то. Речь идет о том, чтобы можно вместо акцента положить «начиск», то есть сделать на чем-то акцент, то есть на что-то. Например, государство решило сделать акцент на развитии... Edukację, edukacja to u nas obrazowanie, da? to jest na rozwicie, abrazowanie w tym году. To jest w danym przypadku położyć e, akcent. I my nie mówimy e, położyć akcent na czymś, tylko położyć się na coś, czyli e, kłaść akcent albo kłaść nacisk, widzicie, da? jest druga opcja się ze słowem nacisk, tu można ich e, zamienić i, i zamieniać, da? jak hmm. chcemy, Kłaść akcent na rozwój. E, czyli wy położyliście. акцент, альбо положилище натиск на ваш развой. Поэтому вы пришли на курс, да, потому что вы ä, положили акцент, сделали акцент на вашем развитии. Э -э только в русском мы говорим на чем, а в польском мы говорим на что. Положили акцент на развитие. Это свардва важно, доброе. Клэйне. Это слово вы можете очень часто услышать только из-за этого я его в принципе здесь и дала. Улучшать кого-то в каком-то деловом или то справе. Слушайте, То есть включить кого-то в какую-то деятельность, в каком-то деле. То есть есть третье лицо и я его включаю в это действие, да? Чили. Ангажуя кого-то. Ангажовать. Ангажировать кого-то. И не знаю в русском нас Jak po mnie nie to takiego, słowa, u nas nie słowa angażować kogoś, no u nas jest słowa zadействować, zadействować kogoś. Czyli angażujemy kogoś nie do czegoś, tylko angażujemy kogoś w coś. Czyli nie mówimy, że angażuje Cię do konfliktu, a angażujecie Cię w konflikt. E, to jest ja angażuję Cię w jakiś konflikt. E, angażuję dzieci w pomoc ubogim. To jest ja zadzieję dzieci w pomoc убогим людям, бедным людям. так? Ну и ангажировать когось до чего-то, э, то затруднять когось. То есть, если мы скажем, что э, здесь есть просто еще раз разница, да, ее надо понять. Ангажировать кого-то в Сочи, то я могу, например, вас задействовать в какой-то конфликт мой, могу задействовать вас в какую-то политику, э, могу задействовать какое-то действие. Но если я вас ангажую до чего-то, то я ангажую вас до каких-то работ. Так? То есть если «до», то «до работы», да? то есть «ангажовать до работы», а «ангажовать вы какие-то там свои властные rzeczy». Да? То есть «до» это у нас автоматом будет с работой связано, «вы» это у нас будет связано с любым просто неоплачиваемым действием. И теперь смотрите, то есть за ангажование это «за действование», то есть, э, например, э, я могу составить предложение я видя, что ты себя ангажуешь, то есть я вижу, что ты задействован, что ты работаешь, что ты стараешься, да, Ангажовать, в принципе, это как и стараться показать, что ты задействован, да, такой интересный глагол на самом деле, и его надо прочувствовать. Вот есть такие глаголы, которых в русском языке их перевод, он бы не был настолько точным, и это все надо прочувствовать. И я так и хочу, чтобы вы сделали, потому что тогда наши нейронные связи, они увеличиваются, и когда мы чувствуем то, что мы говорим, это намного-намного э, быстрее вы избавитесь от любых переводов. И будете только исключительно чувствовать эти слова. Поэтому за это задействование. чили например, если кто-то не делает домашние задания постоянно, не просматривает уроки, то я говорю: не видит твоего глаза ангажевания. То есть я не вижу, что ты задействован, что тебе это интересно. да. Але хочу всех похвалить, потому что э, все ученики э, выиграли э, подарок. Я очень этому рада. Еще буду писать на группе. Но правда, нету ни одного человека, который бы сдался, который бы не сделал, не выполнил. А кому-то пришлось чуть больше надробить, то есть сделать задание, чуть больше материала переделать. Но при этом все успели. Вот сейчас этот урок только закончите. И буду, буду, буду всех ждать с подарчиками. Добра. Ежели есть какие-то вопросы по поводу этих слайдов появляются, пишите смело. Если у вас возникает вопрос, вы можете также написать, попробовать составить предложение и выслать его мне на проверку. Мне кажется, это было бы тоже очень-очень-очень хорошо, если бы вы просто смотрели, выписывали себе, составляли предложение и выписывали мне в Телеграме, либо же в группу, может быть, делиться со всеми в группе, было бы тоже очень-очень полезно. Окей, okay. и остатнее. аня Слушайте, и это как раз-таки до местовника у нас относится, потому что у нас есть ангел. Ангел – это ангел. И когда мы говорим о ком, о чем, то есть я говорю об этом ангеле, то вообще, не говорю о этом ангеле, только говорю о этом анеле. То есть у нас «о» меняется на «э». Ангел – о анеле. Э, о э, Отых. Złoty, zapłaciłam ponad 100 złoty. Większość Polaków, ja już z wami o tym mówiłam, oni po prostu nie robią takańczenia i i wszystko, mają złoty, złoty, 101 złoty, 120 złoty i tak dalej. Oni po prostu nie używają takańczenia h, a my już wiemy, dzisiaj będzie jeszcze na powtórzenie, i ja wam to też dałam dla powtórzenia. злотых, то есть, например, браклому или ему двух злотых, так? Но это помним, это вам только, чтобы вы снова еще раз e, нейронные связи задействованы были и вы снова себе e, вспомнили все, что я хотела сказать. Добре, и последняя ошибка, которую мы можем делать, и я хочу, чтобы вы тоже написали с этим e, предложение, с этим выражением, привязывать или прикладывать значение до чего-то. Не говорим значение, потому что мы привязываем, то есть, Dają ci mu ta ważność, prywiazują ci mu ta aprizielona ważność, czyli przywiązujemy albo przykładamy wagę do czegoś, czyli do jakiejś sprawy, yy, albo opinii, albo yy, jakichś czyichś słów, na przykład. Czyli ja nie przywiązuję wagi do jego słów. A wreszcie, mnie nie wspominałem, w biernikie przywiązuję wagę, nie przywiązuję kogo czego wagi. Dwa razy wadzę, tak? Czyli ja nie przywiązuję wagi do jego słów. a... Jeśli ojoj, jeśli u nas nie będzie chwestika, jeśli u nas będzie tylko E, dlaczego to ja ją zjełam, um, jeśli u nas tylko będzie E bez chwestika, to w, u nas wyjdzie automatycznie trzecia forma, to on, ona, ono, czyli on nie przywiązuje, E prosta, wagi do jego słów. Ja nie przywiązuję, a on nie przywiązuje. это запомните потому что в домашках очень много было таких ошибок может мелких может вы не заметили но это действительно важно, чтобы потом в будущем просто у вас не возникало с этим ошибок вопросов и так дальше. это означает что мы даем придаем как раз таки значение ценность чьим-то словам и так дальше. Dobrze. E, dziękuję. E, dziękuję wam wszystkim za uwagę. E, możemy sobie nawzajem podziękować, ponieważ ja jestem bardzo radosna, że wy mnie tak zmotywowaliście, jesteście szczerze z tym, że każdy zakończył się 8 roków, każdy przeszedł, każdy dał mi raport. E, tam jeszcze nie wszyscy wyuczyli słowa, ale ja widziałam, że wszyscy zrobili już quizlet, a dlatego ja bardzo Wam wami gorżuję. I jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli masz jakieś pytania, to zadawaj śmiało. Piszcie do mnie na Telegramie. Ja bardzo radość, że mam z wami taki kontakt, prawda? Jeśli u kogoś pojawia się problem, Мы всегда на связи, вот, и хочу тоже вас поблагодарить, потому что, действительно, вы меня очень сильно смотивировали с тем, как мы вошли в этот год, ворвались. И я желаю нам всем только-только одних сукцессов, сукцесс-успех succes, в 2022 году. То что, желаю милых заданок домовых, и что, файне спустя себе час. Папа. -па.